Przed chwilą na kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie zakończył się 23. turniej ASU. Jednym z patronów tego turnieju był starosta tomaszowski, pan Piotr Kagankiewicz. Za chwilę będę miał przyjemność w imieniu starosty wręczyć puchary dla najlepszych kobiet. To jest puchar za zajęcie pierwszego miejsca. Ten turniej jest, można powiedzieć, turniejem tomaszowskim, ponieważ zawsze od początku, już po raz 23, odbywa się w Tomaszowie Mazowieckim. Miejsce czwarte, Pilarska Martyna, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1073 kręgle. Miejsce trzecie, Duszyńska Marta, dziewiątka Wronki z wynikiem 1073 i również zbierane na kręgach 377. A Martyna Pilarska miała 347. Miejsce drugie, Leopold Małgorzata, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1120. Miejsce pierwsze, Konopa Kinga, Polonia 1912 Leszno, również z wynikiem 1120. Miejsce szóste zajął Włodarczyk Bartosz, Polonia 1912 Leszno z wynikiem 1133 kręgi. Miejsce piąte Strzelczak Dawid, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1134. Miejsce czwarte, Torka Leszek, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1166. Miejsce trzecie, Kieliba Piotr, TKKR Platan Pleszew z wynikiem 1168. Miejsce drugie, Konopka Mikołaj, Polonia 1912 Leszno z wynikiem 1170. Miejsce pierwsze, Grędziak Michał, Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1175. Thank you.
Alina Pstrąk-Wiligała. Oczywiście jest to talon. To oczywiście talon do sieci Lizet, sieci Paryżowce. Wszystkim gratuluję zwycięstwo przede wszystkim. Dziękuję trenerom, działaczom, a przede wszystkim sponsorom, bez których oczywiście nie byłoby tych nagród. Dziękuję komisji sędziowskiej z panem Urzędu Polak na czele. Dziękuję Ośrodkowi Sportu za udostępnienie tej gierni. Dziękuję gościom, dziękuję jeszcze raz sponsorom. Do zobaczenia.